No to wydrukowane ładnie, pyk, pyk. Na razie się sprawdza. Ciekawostka taka, nie no, ma w pyszku trochę tego zielska, ale chyba sobie poradzi, no myślę, poszła i prawidłowo. Moja 19. rocznica ślubu, pozdrawiam moją małżonkę. Co ja robię nad wodą, nie, jak mamy rocznicę ślubu, nie? Okej, witamy serdecznie z Orłowa, tym razem bez wchodzenia, zobaczcie, do wody. Spróbujemy z Filipem naszą metodą standardową połowić balony. Syf jest niesamowity. Bardzo dużo glonów. No i taki smród, muszę powiedzieć. Mam nadzieję, że tutaj za klifem tych glonów nie będzie i damy radę połowić z brzegu, bo jeszcze jak mamy wodery, to jesteśmy w stanie sobie przejść za ten syfik i wtedy sobie normalnie połowić. A tu będzie chyba problem, bo o ile my przerzucimy oczywiście te glony i gdzieś tam się może dobierzemy do balony, to za każdym razem, jak będziemy ściągać naszą przynętę, to ona będzie cała ufajdana od syfu, nie? No jak się tutaj nie da, to możemy jeszcze za molo lecieć. Tam jacyś ludzie już łowili i łowią, no i zobaczymy. Ale Filip chciał zobaczyć ten klif, jak on się ostatnio osunął. Trochę to niebezpieczne, ale zobaczcie, mamy bardzo niski stan wody, bo możemy aż tu daleko sobie przejść. Tu normalnie jest woda zawsze. A tam widać, jak ta woda już wyżłobiła tutaj w tym klifie tą ziemię. Dobrze. Zobaczcie, mam to wydrukowane ładnie, pyk, pyk. Na razie się sprawdza. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać, jak będziemy wchodzić do wody. Dzisiaj postanowiłem męczyć, dosłownie męczyć bodziasy, te cięższe, co Bogusław Kasak zrobił specjalnie dla mnie. Pamiętacie, mieliśmy film, tam sobie zobaczcie, jak daleko leci bodzias, wersja slim, ale ten standardowy. On tam miał z 24 gramy, te mają pod 30. Rozmawiałem z Bogusławem Kasakiem, że ta moja wędka po prostu no nie za dobrze się ładuje przy tych 24. No i zrobił, słuchajcie, slimy 30-gramowe, 28 gramów. Dokładnie zrobimy sobie też te testy, natomiast dzisiaj spróbujmy złowić tą balonę nie wchodząc do wody, czyli tak jak ja to lubię, urywamy się z pracy na chwilę, przychodzimy sobie tutaj bez żadnych woderów, bez żadnej ściemy, zarzucamy tak jak Filip, proszę bardzo, o sro, pamiętajmy, że pierwszy taki rzut, szczególnie w nowym sezonie, jak wędka jeszcze nie jest ochrzczona, w tym nowym sezonie trzeba wykonywać delikatnie, nie? A potem już można pełną petardę. Ty Grzegorz, on tak blisko łapie na ten spławik i tam nie ma zielska? Akurat tam, o, gdzie teraz rzuta, nie ma, bo tu już bliżej tak, a tam jeszcze nie ma. Nie? A tam ona podchodzi, no? Za tym brzegu. Kurczę, fajnie. Blisko brzegu są glony. Dosyć sporo tego zielska, ale tam dalej jest spokojnie. Dalekosiężny bodzias powinien zrobić robotę. Jest! Jednak jest! Ale za bok! Ale to, słuchajcie, jak to jest złapane w pół, a chyba jest, to ciekawostka, bo łowię na pojedynczy haczyk bodziaskiem, który jest przystosowany do łowienia troci. No ale jest w łowisku, to jest tyle dobrze. Coś tutaj jest! Zobaczymy, czy się uda ją doholować pomiędzy tymi kamieniami. Ej, chyba dobrze, chyba ma w dzióbku. Ale nie, 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 coś jest nie tak, coś jest nie tak. O. Za ogon, yeah! No pięknie. Słuchajcie, tak jeszcze mi się nie udało złowić balony, zobaczcie. Za ogonek, ale jak? Widzicie to? Za ogonek złapana. Powiem szczerze, o, może tak zrobię. Powiem szczerze, słuchajcie, ja nie wiem jak wy, ale ja się już przejadłem balon. Ja te wszystkie balony wypuszczam i on też wypuścił oczywiście. Nie pokazuję tego często na filmach, no bo to i po co? Ja rozumiem, że wy sobie chcecie je zjeść. Natomiast zobaczymy, jak ona sobie tu popłynie. Nie w tą stronę, nie w tą stronę, koleżanka! Nie no, co za balona! Czekaj, odwróci się, zobaczymy.
Nie no, nie będziemy ją męczyć. Nie, to nie chodzi o to, żeby ją męczyć, tylko żeby ją wypuścić. Idź, 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 idź. Trochę ma tego zielska w pyszczku, ale chyba powinno być ok. Co? Pójdzie czy nie pójdzie? Tutaj zobaczcie, jest zaczepiona, była zaczepiona za ten gonek. No, no idź, 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 idź. Trzeba jej coś tutaj dać na zachętę. No. Ciekawostka taka, nie no, ma w pyszku trochę tego zielska, ale chyba sobie poradzi, no myślę. No w końcu balona poszła i prawidłowo, słuchajcie. Dobra, ja, słuchajcie, ja wypuszczam te balony. Julo, napisz w komentarzu, czy warto, pewnie nie warto, bo ich teolodzy często mówią, że to jest bez sensu wypuszczanie ryb morskich. Natomiast jak ja ich nie jem, a typowo sportowo łowię, odhaczam i wypuszczam do wody. Czym szybciej, tym lepiej. Zobaczcie, łusek nie mam na rączkach. Chyba ok. Poszła. O, leci, leci, leci. Ładnie, folka się zrobiła. Nie wiadomo w sumie czemu. Czy jakiś statek większy przypłynął? Chyba nie, bo taka jest dosyć... dosyć częsta. Niemiarodajna. Ale dobra. Belona powinna zacząć teraz gryźć lepiej. Zobaczymy, jak to będzie. Staram się od czasu do czasu tak podciągać, bo te bodziasy pracują bardzo specyficznie i myślę, że takie wejście w taki szybszy ruch i delikatny opad robi dużą robotę, jeżeli chodzi o bodziaski. Czasami jest przyblokowanie, ale myślę, że to bardziej z powodu tego, że już mam blisko tą trzynętę i ona jest gdzieś tutaj między kamieniami. A, no, załapała troszeczkę zielska. Niedużo, no ale zawsze coś. Trzeba patrzeć, jak się zarzuca. No co, ta jedna była i koniec, nie? Pierwsza, nie? Czy ja wiem? Nie. Nie, one są, one tutaj nawet widać, że się spławiają, tylko daleko, nie? No, cześć, trzymaj się. To jest taka ciekawostka, bo tam idzie kolega, ten z zieloną torbą i łowił na spławik. I 7 sztuk, słuchajcie, złowił, łowiąc na spławik tutaj właśnie bliziutko. Zarzucał, no i mówi tak, że zarzucał tylko tak, żeby tam te glony nie były, te takie wszystkie roślinki w tej wodzie zawieszone. I 7 sztuk dzisiaj wyciągnął, ale mówi słabo, bywały lepsze czasy. Przypomnę, że cały czas obowiązuje nasz limit 10 sztuk belony, a ja znowu mam, zobaczcie, na 0. Ale myślę, że tutaj jest błąd taki też, że ja łowię na pojedynczy haczyk, bo to jest przynęta trociowa. Może chyba będę musiał, jak na zawody polecę, to założyć tutaj po prostu kotwiczkę. Powinno być lepiej. Natomiast no, w ten ogon, ten pojedynczy haczyk też się wbił. Także jakieś mega tragedii nie ma, ale mega daleko lecą te bodziasy. Leci, zobaczcie, leci. Podkład widać. Szybki rekonesans pod całym klifem jeszcze. Słuchajcie, 19 godzina. Na razie tylko ta jedna rybka, która była zaczepiona za ogonek, wróciła do wody, więc w sumie jej szczęście w nieszczęściu. A tak jak patrzę, bo tam się dwóch właśnie ludków zwinęło, z drugiej strony też mieliśmy dwie osoby, też się zwinęli, to podczas ostatniej godzinki nic. Także to chyba jeszcze nie jest dobry czas na tą belonę. Nie wiem, kiedy będę publikować ten film, ale to jest 20 maja, 22 dokładnie. Moja 19 rocznica ślubu. Pozdrawiam moją małżonkę. Co ja robię nad wodą, nie? Jak mamy rocznicę ślubu, nie? Nad wodą, nie, nad klifem. Pod klifem. Jestem głupi. Uuu! Poszedł bodzias. Ale Filip, to był ten ostatni rzut, 5 rzutów, nie? To był ten piąty. Poleciał bodzias, najprawdopodobniej gdzieś musiało się zawinąć. Bo kabłąk, zobaczcie, otwarty. No ale dobra. Okej, okay, i tym może niezbyt miłym akcentem będziemy kończyć, bo z Filipem się umówiłem, że jest 5 rzutów. Wykonałem to 5 rzutów, znaczy, że to był piąty.
pomimo tego, że kabąk był otwarty, to gdzieś poszło. Może będzie widać gdzieś na filmie. Filip, to tak dzisiaj na zero dzisiaj, co? Nie, zero, 15 na rybę. No ja miałem, ale ty tak ty tego. Ale to jutro spróbujemy znowu, nie? Tak, oczywiście. My jesteśmy głupi, nie? Normalnie. Dobra, ale okej, to dzisiaj kończymy. Tutaj kolega z Ukrainy, nie? Będę na YouTube'a, tak? Tak jest, będziesz na YouTube'a. Morska TV. Tak jest. Kolega, nocna zmiana, jak ja to nazywam, idzie łowić, a my kończymy. Słuchajcie, 19 z groszem, uciekamy do domu. Trzymajcie się, cześć.